Słuchaj, gasz w diagnozie, tak, która jest petardą naszego sezonu. Powiedz mi, za chwilę pokażę fragment, bo mówisz, że złożyłeś tę postać z paru znanych lekarzy. Tak, mi znanych. Nie znanych państwu w ogóle, tylko mnie znanych lekarzy. Mi czy mnie? Mnie znanych. Ale rozmowa z tobą staje się przyjemnością, niesamowita, bo... Z tobą również. Nie, ja nie wiem, co ty powiesz za chwilę. No. A jak domyślam się, co ty powiesz, to ja wiem, że ja tego nie zrozumiem. Czy to jest prawdziwy serial o lekarzach? Twoim zdaniem? Prawdziwy? Nie, wydaje mi się, mówię o tym, o naszym, o naszym, tak, o diagnozie. Prawdopodobny, wydaje mi się. Bo? Jest. Bo ludzie umierają. Bo ludzie umierają. Nie, no w sensie tych interwencji, jak daje, że to jest wszystko, że dano nam czas i dano nam sposobność, żeby się do tego przygotować odpowiednio. I że to jest fajne, no. Czyli zawodowo? Zawodowo. Nie ma głupich dialogów. Zobaczmy fragment diagnozy. Fizjoterapeuta mi takie dał mi ćwiczenia. Czekaj. Ale popatrz na to, bo to jest, robisz w dół, potem na boki i to. Naprawdę, zacznij to robić, zanim będziesz miał objawy, bo mnie już promieniuje dotąd. Zobacz, bo ty masz to od komórki, a ja mam to od rodziny, rozumiesz? Ja dźwigam na karku 5 kobiet. Ja tam pełnię w tym domu funkcję bankomatu już tylko. To jest nowo Kiecka, nowe Szczewiki, nowy mobilniuk, nowe to, nowe tamto. I dej, furt. A jak powiedziałem raz, że nie masz, że skończyło się, to usłyszałem, że ty, fater jest nieogar. Rozumiem, że mobilniok to telefon. Telefon komórkowy. A day to? Daj. Chwytasz? Ty lubisz ten gest, bo jak tam gacie zdejmowałeś, to też tak robiłeś. Day. A co było najtrudniejsze w graniu Jacka? Nic tam nie było trudnego. Nic, naprawdę. Dlaczego, tak szybko, świetny... dlaczego tak szybko odpowiadasz? No bo to jest świetne. Może byś się zastanowił. Bo to jest, zastanowiłem się już wcześniej. Ja mam te pytania, przecież ja to mam od tygodnia. Dostałeś te pytania? No pewnie. A no i tak, specjalnie bo... tak komplikuje, żeby nie było tak, że... Że takie proste. Tak. Miałeś te pytania swoje? No pewnie. Twoje nie, miałem a ja też. Je dostałem. No weź, no. A który tu jesteś raz? Szósty, dziewiąty? Zrobiłem to, co ty z różańcem odmówiłem. Dobra, skończmy z tym. Nie, żartuję, daję ci słowo honoru, że nie wysłałem mu prawie żadnych pytań. Czy to ja sobie robicie ze mnie? Tak, ale nie duże. Trochę tak. Nie, no bo sorry, przepraszam. Nie, bo się pogubiłem. Sorry. Nie, dobrze. Nie, że przez ciebie. Ale chciałbyś wcześniej mieć pytania? To jaka to byłaby dla ciebie niespodzianka? No, ale może bym uniknął niespodzianki. Nie, było super.